Środa, 27 dzień stycznia, Radosław Sujecki. Witam Państwa i zapraszam na serwis informacyjny Flash, w którym powiemy o części bombowca w Arado, prawdziwy rarytas, który znajduje się w Kamiennej Górze, młodzież na stoku, kondycja na pewno świetna, humory też dopisują, nie pada deszcz, naokoło biało, a na zakończenie o Pegaziku w Lubawce. Po prostu trzeba wybrać to, co się najbardziej czuje. Do Muzeum Arado niedawno trafiły dwa nowe eksponaty. Są to elementy samolotu Junkers Ju-88, które są już udostępnione zwiedzającym. Element, który został przekazany do Muzeum Arado, należał do mieszkańca Kowar, który sam nie zdawał sobie sprawy z tego, jakie znalezisko posiada. Arado wzbogaciło się o tylną lotkę z samolotu Junkers Ju-88. Zostało przekazane przez mieszkańca Kowar, który nie wiedział tak naprawdę, co znajduje się w jednym z pomieszczeń gospodarczych na jego posesji. To już druga część bombowca Ju-88, która znajduje się na wyposażeniu projektu Arado, naszego muzeum. Od kilku lat w naszym muzeum oglądać można prądownicę do tego też samolotu. W 1935 roku Ministerstwo Lotnictwa III Rzeszy rozważało projekt Kampfzerstörera, mogącego spełniać funkcję bombowca, bombowca szturmowego i samolotu rozpoznawczego. Dlatego podjęto działania w celu opracowania szybkiego samolotu, mogącego rozwijać prędkość do 500 km na godzinę i przenoszącego do 800 kg bomb. Jak wiemy, Junkers Ju-88 to jeden z najbardziej wszechstronnych samolotów niemieckiego Luftwaffe. Ten szybki bombowiec był bardzo doskonały w atakach z niewielkiej wysokości i płytkiego także lotu. Mógł też pełnić rolę nocnego myśliwca, bombowca torpedowego i samolotu rozpoznawczego. Przede wszystkim przez cały okres II wojny światowej wyprodukowano ich aż 9122 sztuki, dlatego że był trzeci pod względem produkcji, więcej wyprodukowano już tylko BF-109, Messerschmittów BF-109 i Focke-Wulf 190. Tak Ju-188 był już trzeci na miejscu w produkcji, ale w przypadku produkcji bombowców był już na pierwszym miejscu. Także naprawdę prawdziwy rarytas, który znajduje się w Kamiennej Górze. Wartość finansowa eksponatu jest na razie ciężka do oszacowania, natomiast jest to na pewno cenne znalezisko pod względem historycznym. Dużo jest darczyńców, którzy przekazują właśnie tego typu rarytasy? Coraz więcej jest tego typu darczyńców. Jak wiemy, ludzie też sami nie wiedzą, co mają. Także tutaj taki też może krótki apel do wszystkich osób, które gdzieś w swoim zbiorach domowych, czy to być może w jakichś pomieszczeniach mają różnego rodzaju ciekawe rzeczy, które chcieliby przekazać dla muzeów, czy też właśnie do muzeum tutaj do Kamiennej Góry, czy też do Muzeum Tkactwa. Ogromny apel. Jak najbardziej, takich darczyńców jest coraz więcej. No i oczywiście z tego się cieszymy. To chcemy pokazywać, chcemy pielęgnować historię, pokazywać ją w jak najszerszym, że tak powiem, gronu ludzi. Eksponat, jak na swoje lata, zachowany jest w stanie bardzo dobrym. Stan tego eksponatu określamy na naprawdę bardzo, bardzo dobry. Sama tylna lotka jest zachowana naprawdę w dobrym stanie. Metal widać jeszcze tutaj na elemencie tej lotki. Widać jeszcze znaki farby, która była nakładana na tego typu lotki, tego typu też skrzydła samolotów. Zima dopisała. Dzięki temu już po raz ósmy na stoku w Czarnowie można było zorganizować szkolne zawody w narciarstwie alpejskim. Zgodnie z zapowiedziami synoptyków temperatura wzrosła. Na szczęście ocieplenie nie pokrzyżowało planów organizatorów na tyle, aby uniemożliwić zorganizowanie zawodu. Jeździmy, ale tylko na sztucznym śniegu. Od tego roku posiadamy już system sztucznego naśnieżania. Udało nam się do tej pory naśnieżyć dwie trasy, łącznie 1,5 km zjazdu, czyli to nie jest tak mało. Trasy są szerokie, na nich zalega od 30 do 70 cm śniegu. No jak widać tutaj w Czarnowie, w naszej stacji narciarskiej, naszej, czyli w naszym powiecie, w tej chwili dobre, przynajmniej dobre przy tych opadach deszczu, które były wczoraj, no to można uznać, że dzisiaj są naprawdę dobre. Zainteresowanie zawodami było duże, co może potwierdzić lista zawodników, na której znalazło się 50 startujących, w tym 19 osób reprezentujących Liceum Ogólnokształcące i Gimnazjum nr 2 w Kamiennej Górze. Interesuje się na pewno bardzo wielu, natomiast bardzo mnie cieszy, że dzisiaj mamy około 50 uczestników. Jak myślę, że to są już poważne zawody.
Trasa no to ciężka, się przewróciłem na pierwszym podejściu, bo te muldy są i trudno zapanować nad nimi, ale przy drugim zjeździe już wiedziałem, gdzie ominąć i się udało. Organizatorami zawodów, które odbywają się już cyklicznie w stacji narciarskiej w Czarnowie, było Kamiennogórskie Liceum oraz Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Kamiennej Górze. Staramy się je organizować co roku, tylko jako Zespół Szkół Ogólnokształcących i Międzyszkolny Ośrodek Sportowy, z tym, że niestety ostatnie dwie zimy były takie, że nie udało nam się zorganizować, ale to nie zmienia faktu, że szkolne zawody Zespołu Szkół Ogólnokształcących odbywają się już po raz ósmy. Nie tylko uczniowie ogólniaka brali udział w tych zawodach. Do udziału zostali zaproszeni również inni miłośnicy białego szaleństwa z terenu powiatu kamiennogórskiego. Wraz z Międzyszkolnym Ośrodkiem Sportowym zaprosiliśmy do tych naszych zawodów, dzięki temu zyskały one również rangę zawodów powiatowych, wszystkie zainteresowane szkoły w powiecie, a więc mamy tutaj przedstawicieli różnych szkół. Nauczyciele również zabrali ze sobą sprzęt narciarski, aby przetestować warunki, w jakich startowali ich podopieczni. Kondycja na pewno świetna, humory też dopisują, nie pada deszcz, naokoło biało. Myślę, że niewiele jest w Polsce powiatów i szkół, które mogą się pochwalić mistrzostwami w narciarstwie alpejskim. Poziom przygotowania uczestników rywalizacji był bardzo wysoki, co pokazują poszczególne czasy zjazdów. Ale jak mówi dyrektor Jacek Bruździak, najważniejsza jest zabawa i chęć uczestnictwa. Oczywiście, przede wszystkim liczy się uczestnictwo i to jest główna zaleta tych zawodów, ale oczywiście wśród tych, którzy startują, są zawodnicy, którzy na co dzień trenują, na przykład w szkole pana Sławomira Stańca, i to są osoby, które już jeżdżą w sposób bardzo, bardzo zaawansowany, zdobywają medale na różnego rodzaju mistrzostwach. W Lubawskim Domu Kultury już po raz 21 odbył się dolnośląski konkurs recytatorski Pegazik. Uczestnikami były dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych gminy Lubawka. Coroczny konkurs recytatorski skierowany był do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Był to pierwszy etap konkursu. Oprócz zaszczytu reprezentacji szkoły na konkursie w Kamiennej Górze, zwycięzcy otrzymali nagrody w postaci voucherów do księgarni oraz bilety do Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu. Moi drodzy, w tym roku nagrody przygotowaliśmy nieco inne, mam nadzieję, że wyjątkowe, zaskakujące na pewno, mam nadzieję, że nie zawiedziemy Was. Przede wszystkim mamy vouchery, bilety wstępu na dowolny spektakl w określonym terminie do Teatru Dramatycznego w Łodzi dla dwóch osób, w Wałbrzychu rzecz jasna. Mamy także vouchery do księgarni Atena, tam można zrealizować zakupy czytelnicze takie, jak Wam się podobają, nie uszczęśliwiamy Was na siłę, dostosowujemy się do Waszego gustu. Reprezentanci szkół z gminy Lubawka wykazali się wielkimi zdolnościami artystycznymi. Recytując wiersze, doskonale oddawali treść utworu, umiejętnie ją interpretując. Spadła. Rozbiła się o rzeczywistość. Była zbyt słaba, nieziemsko delikatna. Przeraziła ją wymarzonych perspektyw mglistość. Jeśli chodzi o gimnazjum, to był bardzo wysoki. I naprawdę byłyśmy bardzo tutaj uszczęśliwione, że nareszcie mogłyśmy posłuchać rzeczywiście dobrze wykonanych, dobrych utworów. Z dobrą dykcją, no i dobór repertuaru był też świetny. Wybór utworu, który został zaprezentowany przed komisją, nie był łatwy, ale najważniejsze było dobranie odpowiedniego wiersza, aby poczuć to, co się recytuje. Chcielibyśmy zabrać Was do naszej siedziby. Samochodem to tylko kawałek. Nie opuszczając pistoletu, Tobias dotyka wolną ręką mojego nadgarstka i podsuwa sobie fotografię pod oczy. Wybór repertuaru jest właściwie uwarunkowany zawsze każdym z uczestników. Po prostu trzeba wybrać to, co się najbardziej czuje. I w momencie, kiedy widzimy, że ten, który akurat interpretuje jakiś utwór, ma go przez serce przetrawiony, to jest to dobry wybór. Osoby, które wygrały ten konkurs, będą kontynuowały zmagania w eliminacjach na szczeblu powiatowym. Czwórka jedzie na powiatowe dalej eliminacje. Później chyba są już wojewódzkie. W dzisiejszym programie to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na kolejne wydanie serwisu informacyjnego Flash. Do widzenia.